efektywnej zbiórki odpadów. Dzisiaj mam nadzieję, że ta podpisana umowa współpracy pomiędzy MB Recykling Spółka z o.o. i Fundacją Odzyskaj Środowisko nie tylko że pozwoli wzmocnić tę ofertę i ułatwić przede wszystkim pozbywanie się odpadów elektrycznych, elektronicznych, tych małogabarytowych wśród mieszkańców, to jednocześnie jeszcze współpraca z fundacją przyczyni się do podnoszenia poziomu tutaj świadomości ekologicznej i kształtowania postaw tutaj ekologicznych wśród społeczeństwa świdnickiego. O szczegółach, jak to funkcjonuje także w innych miastach, już powie Pan Dyrektor. Dziękuję bardzo. Michał Jurczok, dyrektor do spraw rozwoju firmy MB Recykling. Bardzo się cieszymy, że miasto Świdnica jest kolejnym miastem, które dołączyło do naszego projektu. Ja chciałbym podkreślić, że projekt jest pierwszym tego typu projektem ogólnopolskim. Naszym celem jest zbudowanie jednego spójnego systemu, tak aby mieszkańcy, niezależnie od tego, gdzie będą się przemieszczać, czyli pojadą z południa na przykład na północ, żeby tam spędzić urlop, żeby też tam zobaczyli czerwony pojemnik i już go kojarzyli i wiedzieli, co należy zrobić ze zużytym sprzętem. Powinniśmy mieć świadomość, że rocznie, globalnie wytwarzamy około 50 milionów ton zużytego sprzętu, a 100 milionów ton trzymamy cały czas w gospodarstwach domowych, żyjąc w przekonaniu, że ten sprzęt być może jeszcze kiedyś do czegoś wykorzystamy. Niestety statystycznie dzieje się tak, że tego sprzętu nigdy nie wykorzystujemy, czyli on leży w tych szufladach i dopiero po jakimś czasie decydujemy się, żeby coś z nim zrobić.